Witam na moim kanale Przysmaki. Dzisiaj zrobimy energooszczędny gulasz z karkówki. Na roztopionym maśle podsmaż dwie cebule na złocisty kolor. Następnie kilogram karkówki pokrój na większą kostkę. Następnie podsmaż i zalej wodą. Gotuj przez 20 minut w szybkowarze. Po tym czasie dopraw solą, pieprzem i sosem sojowym. Do dwóch szklanek zimnej wody dodaj 3 łyżki mąki pszennej. Pamiętaj, żeby woda była zimna, bo jeśli będzie ciepła, to zrobi Ci się klucha. A tak to mąka super Ci się wymiesza i w sosie nie będzie żadnych grudek. Dodaj ją do sosu, wymieszaj i zagotuj. Pamiętaj, aby być na bieżąco z moimi przepisami, zasubskrybuj mój kanał. Warto dodać też lajka i komentarz. Dzięki, pa!